Witajcie kochani, jesteśmy w Bejrucie i w tym odcinku pokażemy wam, jak mieszkają Palestyńczycy właśnie w tym mieście, a udamy się na dzielnicę Sabra, czyli właśnie dzielnicę palestyńskich uchodźców. We want this like roll. Yes. Medium or large? Medium. To medium, yes. Garlic, pickles. Okay, all good. Była szama na słono, to teraz oczywiście trzeba doprawić czymś słodkim. Raz jeden kęstego, a raz jeden kęstego, nie? Dotarliśmy w okolice, którą zmierzaliśmy już od jakiegoś czasu, 4 km od naszego miejsca meldunku. Jesteśmy Sabra. Tak jak wspominaliśmy, Sabra to taki obóz i właściwie ulica, gdzie emigrowali Palestyńczycy z państwa położonego w Palestynie. Ale kamera działa tutaj. Ludność zaczęła tu napływać po tym, jak powstało państwo Izrael i bardzo duża ilość Arabów palestyńskich z tamtych właśnie rejonów musiało gdzieś uciec. A najbliżej im było tak naprawdę do Libanu. No i przez to, że tak duża ilość ich tutaj napłynęła, część z nich była uzbrojona i nie spodobało się to chrześcijańskiej części ludności Bejrutu, zaczęło wzrastać napięcie między ludźmi oraz tak naprawdę zaczęła działać z tych terenów OWP, czyli Organizacja Wyzwolenia Palestyny z Arafatem na czele, co się bardzo nie spodobało prawicowym, radykalnym chrześcijanom z Libanu, dokładnie partia Falangi. Ten napływ uchodźców palestyńskich zbiegł się z zamachem na ówczesnego prezydenta Libanu. Tak naprawdę był to zamach przeprowadzony przez prosyryjskiego zamachowca, ale nie wiedzieć czemu Libańczycy oskarżyli właśnie Organizację Wyzwolenia Palestyny za ten zamach, obarczyli ich odpowiedzialnością, no i chcieli wziąć odwet, a odwet okazał się być bardzo brutalny. No i ten odwet historia nazwała masakrą w Sabrze i Shatili. Podczas tej akcji, w której współpracowali właśnie chrześcijanie prawicowi libańscy z armią Izraela, między 36 a 48 godzin zostało zabitych około 3,5 tysiąca Palestyńczyków na tych ulicach, po których właśnie teraz spacerujemy. Głównie byli to starcy, kobiety i dzieci. Jeśli chodzi o samo wrażenie z tej dzielnicy, tak jakbyśmy wchodzili do jakiejś faweli. Robi się coraz ciekawiej, naprawdę. Jest to najbiedniejsza dzielnica Bejrutu i faktycznie tak wygląda. Jestem w szoku. Słuchajcie, przy bulwarach Złote Fury tutaj bieda aż piszczy. Jak tu śmierdzi. Where are you from? From Bolanda. Hello. Thank you. Thank you, brother. Habibi. Merhaba. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. How are you? Thanks, fine. And you? Thank you, Habibi. Germany? Bolanda. Poland. Bolanda? Bolanda. Kapte? Chodź, idziemy na kaptę. Idziemy na kaptę. Salam aleikum. Aleikum salam. Salam aleikum. Salam. Salam. Alea. How are you, brother? Aleikum salam. Ala, ala. Brother, monsieur. Ala, ala. 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 Ala, ala.
This is the numbers of... To są ludzie z jego rodziny, których zabili w Gazie. 20. From your family? From family. Uncle and... How long you live in Beirut? How long? 5 years, 2 years? Oh, longer. Here in Beirut. على مصدر الصبرة شتيلة شارون. Where is it here? من هون لا جوا. No baby. No baby. We love Abu Obaida. Abu Obaida. We love Abu Obaida. Who is this? Look. This is Qassam. Hamas. Hamas. I need to talk to Hamas. Okay. I'm not a fool, Shabab. Shukran. Hello, my friend. Allah yakhaba. TikTok. TikTok. Teraz trzeba przyjść do Palestyńczyków na chwilę, nie? Weź popry, jak to wygląda w ogóle dookoła, nie? Marhaba! Tam, gdzie Palestyńczycy, tam się dużo dzieje, nie? To prawda. Bo te chłopaki podłapali nas od razu. Zaprosili do siebie. Nawet wzięliśmy udział w małej imprezie. O, zobaczcie. Marhaba. No. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ya habib qalbi. Tahiyya ba'dak. Assalamu alaikum. Fakt faktem, jak byliśmy chyba dziećmi, to też lubiliśmy zabawki w kształcie broni, jakieś pistolety na kulki, ale tu właściwie co drugi chłopczyk, dziecko, nawet dziewczynki śmigają z bronią i udają, że strzelają. To właśnie tędy, co? Tędy? Dobra, tam. Tam jest większy młyn, idziemy tędy. Tu nie ma nudy nawet na chwilę, nie? Laska tu siedzi z Gnatem na górze. Marhaba. O Boże, prawa zwierząt. Ja pierdzielę, zobaczcie na to. Nie. Co przyjdzie, ej, żeby nie dostać kulkami kulką? Kulkami nas strzelają. Moi braci strzelano. Czekaj, wpadła mi kulka chyba jakaś do tego, czekaj. Serio? No. Pies, go? Postrzelili Konrada. Słuchajcie, palestyńscy uchodźcy postrzelili mnie kulką, śrutówką. Hello, my brother. Hello, brothers. Hello. Marhaba. Hello. How are you? Oh. How are you? Don't shoot. No. Money.
Kogoś celuje. No mani, I don't have money. Mani, nie no, mani później wycelował ty. Kulką pierdolą mi w nogę. Ciężki tu jest klimat, naprawdę. Ale tu jest zamieszanie, niesamowite. Wszędzie te kulki plastikowe są. Tak. Chyba, że każde dziecko ma broń. Tak. Hey bro, what's up? Hello, hello, hello. Hey, how are you, bro? Thank you, bro. Hey, where you are? Where you are? From Bolanda. Bolanda, I love you, Bolanda. I am from Enchetila camp. Faraon rapper, bro, okay? Palestine, I'm rapper, I'm making it. Yeah, yeah, hey, Palestine, inshallah. Goodbye. Nice to meet you. To nie jest przypadek, że oni tych tą właśnie plastikową bronią tak się bawią. Ale tutaj właściwie prawie każde dziecko strzela. Oswajanie po prostu jakby, no nie wiem, dziwnie. Nie chcę tego oceniać jakoś, no ale... Jakby oni... Oni tu pewnie mają więcej do czynienia ogólnie z takimi rzeczami, nie? Jakby ta broń jest wszechobecna tutaj, no zobaczcie. Hello, hello brother. Hello friend. Hello friend. Welcome, welcome. How much for falafel in bread? 110. To źle? 140 koła. Okay. So two, please. Two. Będzie co z tego? No, zobaczymy. Falafelek na palestyńskiej dzielni. Właśnie postanowiliśmy zjeść obiad, kolację na dzielnicy. Jemy zawijasa z falafelem. Bardzo smaczny. Polecamy. Nawet tutaj można fajnie zjeść. To jest z Hamasu, nie? Dobra, pokazaliśmy wam teraz, jakie plakaty, banery są na budynkach. Są to bojownicy z brygady Qassam, czyli zbrojnego skrzydła Hamasu. Salam! Thank you. Widzieliście to? Raz na 10 lat on będzie na plakacie wisiał. O Boże. Nie no, widzicie co się dzieje? Takie mają wzorce, no cóż. Znaczy możemy to tak oceniać bardzo negatywnie, nie? Ale trudno się też dziwić z drugiej strony. Bo wiadomo, w jakiej sytuacji jest ten naród i kto jedynie staje w ich obronie. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dzieciaki już od małego bojowo nastawione do walki. No bo ten naród właściwie walczy o przetrwanie, nie? Odkąd został właściwie nazwany narodem, to walczą o cokolwiek i nie mogą nic wywalczyć. I żyją w takich kiepskich warunkach, w tej biedzie. Tak, no wydaje mi się, że te dzieci może są przyuczane do tego, że w przyszłości pewnie trzeba będzie powalczyć o ich kraj, bo na pewno nic za darmo im nie będzie przyznane na tym świecie. Takie mają wzorce, takich mają bohaterów na dzień dzisiejszy, takich mają wrogów i tak się bawią właśnie. Wydaje mi się, że to ze starszych na młodszych po prostu przechodzi. Ale czy to jest jakiś pozytyw czy negatyw? No ciężko powiedzieć coś pozytywnego o dziecku latającego z bronią. Dokładnie. Ale z drugiej strony też nie jest to standardowa sytuacja i to miejsce, w którym żyją, w którym mieszkają i to z jakiego powodu tutaj się znaleźli, może w pewien sposób ich tłumaczyć. Myślę, że w przypadku takich dzieci palestyńskich ta walka i ta śmierć wszechobecna i te wszystkie złe wiadomości i te tragedie to już są tak wpisane w codzienność. Smutne, ale prawdziwe, no niestety. No dobra, opuszczamy grubą dzielnicę. Spodziewaliśmy się, że będzie grubo, ale aż tak chyba nie. Pewne kwestie zostawiamy tam do oceny.
My pokazaliśmy to, jak to wygląda naprawdę. I co, i chyba czas się żegnać z tego miejsca. Tak jest. Kończymy odcinek z Libanu, z dzielnicy Sabra palestyńskiej. I zostańcie z nami na kolejne nasze odcinki. Gorzej, bo to jest mieszanie betonu. Mieszanie betonu na chodniku, no. Także trzymajcie się, zostawcie łapkę, komentarz, suba, żeby było więcej filmów. Rozwijamy to wszystko, nie? Cały czas do przodu.